W mediach możecie usłyszeć pełno określeń takich jak mormoni, kościół mormonów i tym podobne. Jednak jak możecie zauważyć, my określamy się jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czy po prostu chrześcijanie lub święci w Dniach Ostatnich. Skąd zatem ta różnica? Jak powinno się mówić? Czy określenie mormon jest obraźliwe? O tym w dzisiejszym filmiku serii Święci bez tajemnic. Zacznijmy od krótkiej historii samego terminu mormon. Termin ten powstał w początkowym okresie po przywróceniu kościoła, kiedy osoby niebędące członkami używały go jako pseudonimu do opisania kościoła i jego wyznawców. W czasach przywrócenia kościoła, około roku 1830, wierzenia i praktyki Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, opierające się na naukach Księgi Mormona, były postrzegane przez wielu ludzi jako dziwne i nieznane, a kościół często był postrzegany z podejrzliwością. Księga Mormona była postrzegana jako konkurencja dla Biblii i wielu ludzi uważało, że podważa ona autorytet Biblii i tradycyjnych nauk chrześcijańskich. Te negatywne postawy i błędne przekonania na temat Kościoła i jego nauk doprowadziły do powszechnej dyskryminacji i prześladowania jego członków. Kościół był zmuszony uciekać od jednego stanu do drugiego w poszukiwaniu miejsca, w którym członkowie mogliby swobodnie praktykować swoją religię bez obawy przed prześladowaniami. W tym czasie termin mormon zaczął kojarzyć się z negatywnymi konotacjami i był często używany jako narzędzie ucisku i wyzwisk wobec członków kościoła. Używanie tego terminu jako zniewagi było podsycane przez napięcia polityczne i kulturowe oraz doprowadziło do powszechnej dyskryminacji i prześladowań kościoła. Jednak z biegiem czasu termin mormon stał się powszechnie używany i akceptowany jako skrót określający kościół i jego członków. Termin mormoni zaczął być tak często używany, aż jego nacechowanie nie było już stricte negatywne, a stawało się bardziej neutralne. Ale nawet jeśli termin taki jak Kościół Mormonów od dawna był publicznie stosowany w odniesieniu do Kościoła jako pseudonim, nie jest to autoryzowany tytuł, nie jest właściwy i Kościół odradza jego używanie. Dlatego nie powinno się używać skrótu LDS lub przydomka Mormon jako zamiennika. Zatem jak mamy się zwracać? W odniesieniu do członków Kościoła, zamiast mormoni, powinno używać się terminów takich jak członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, święci w Dniach Ostatnich, członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa albo członkowie przywróconego Kościoła Jezusa Chrystusa. Wszystkie te są właściwe, trafne i preferowane. A zamiast terminu mormonizm, który jest nieprecyzyjny i nie powinien być używany w celu opisywania połączenia doktryny, kultury i stylu życia, właściwy byłby termin przywrócona Ewangelia Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie można mówić mormonii? Przecież jest krócej i każdy wie, o kogo chodzi. Stoi zatem kilka powodów, ale myślę, że najważniejszy z nich to fakt, że mówiąc mormonii czy Kościół Mormonów, usuwamy najważniejszy aspekt naszych wierzeń – Jezusa Chrystusa. Nazwa Kościoła została objawiona przez Boga z danego powodu. Każdy człon w nazwie ma głębsze i święte znaczenie. Prezydent Kościoła Russell M. Nelson powiedział: usunięcie imienia Pana z nazwy Jego Kościoła jest wielkim zwycięstwem szatana. Kiedy odrzucamy imię Zbawiciela, w subtelny sposób lekceważymy wszystko, czego Jezus Chrystus dla nas dokonał, nawet Jego zadośćuczynienie. Sam Jezus Chrystus po objawieniu się nefitom powiedział: albowiem czyż mógłby to być mój Kościół, gdyby nie nosił mojego imienia? Jeśli Kościół nosiłby imię Mojżesza, byłby wtedy Kościołem Mojżesza, a jeśli nosiłby imię człowieka, byłby Kościołem człowieka. Ale jeśli jednak ma nosić moje imię, wtedy jest moim kościołem, jeśli okaże się, że są zbudowani na mojej Ewangelii. Mówiąc mormoni, odrzuca się fakt, że jesteśmy chrześcijanami i podążamy za Chrystusem. Określenie to skupia się jedynie na fakcie dodatkowego Pisma Świętego, czyli Księgi Mormona, a nie na naszym Zbawicielu. Warto przypomnieć, że pełna nazwa Księgi Mormona to kolejne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Usuwając Chrystusa z nazw świętych pism, z nazwy Kościoła i określenia jego członków, usuwamy ich najważniejszy aspekt. Kolejnym istotnym powodem jest brak precyzji. Jako przykład przytoczę fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa, który do dzisiaj praktykuje wielożeństwo. I na nich, i na nas mówi się mormoni, a nie mamy z tą grupą nic wspólnego i odcinamy się od ich praktyk. I to jest bardzo często wykorzystywana manipulacja przez media. Wielożeństwo, surowe zakazy i bogactwo. Kim naprawdę są mormoni? Po takich nagłówkach ludzie zakładają, że praktykujemy poligamię, nie szanujemy kobiet, mieszkamy w osadach bez elektryczności, jak kamisze, nosimy tradycyjne stroje i wiele więcej innych fałszywych informacji.
Jednym z powodów, dlaczego postanowiłam rozpocząć tę serię, jest właśnie ogromna dezinformacja, szczególnie w polskich mediach, i chciałam odmienić te błędne skojarzenia związane ze świętymi w dniach ostatnich. Ale problem manipulacji mediów poruszę może w innym odcinku, bo jest o czym rozmawiać. Zatem, czy jest jakiś przypadek, w którym użycie nazwy Mormon jest właściwe? A jest. Mormon jest poprawnie używany w przypadku nazw własnych, takich jak właśnie Księga Mormona. Mormon był jednym z proroków, którzy przyczynili się do spisania Księgi Mormona. A ja nie napisałam Księgi Mormona, więc Mormonem nie jestem. Więc podsumowując, termin Mormon był pierwotnie używany jako wyzwisko z powodu nieporozumień, negatywnych postaw i dyskryminacji wobec Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich i jego członków. Chociaż użycie tego terminu jako zniewagi spadło i na przestrzeni lat stało się bardziej neutralne, używanie pełnej nazwy Kościoła jest uważane za właściwy sposób odnoszenia się do jego członków i Kościoła. Używanie nazwy Mormoni może zostać źle zrozumiane, źle odebrane i nie jest odpowiednim określeniem świętych w dniach ostatnich. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego i tradycyjnie napiszcie, jaki temat następny poruszyć, a na pewno postaramy się go omówić. Bardzo dziękujemy Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!